Witajcie kochani. Dzisiaj odwiedziła mnie moja serdeczna koleżanka Natalia, którą bardzo dobrze znacie z jednego z moich vlogów, który ukazał się na moim kanale dokładnie w 2017 roku w grudniu, kiedy byłam w Poznaniu. I korzystając z tego, że odwiedziłam to miasto, stwierdziłam, że zobaczę sobie, jak mieszka Natalia, ponieważ Natalia właśnie mieszka w Poznaniu, tak? Tak, dokładnie tak. Także jeśli chcecie zobaczyć dom Natalii, to odsyłam Was do tego vloga, on Wam się wyświetli na górze w proponowanych. Dla przypomnienia i dla tych z Was, którzy tego vloga nie oglądali, Natalia jest blogerką, która zajmuje się, a raczej specjalizuje się w tematyce włosów. Od kiedy prowadzisz bloga? Od 2011 roku, od listopada. Także bardzo długo, muszę Wam powiedzieć. A myśmy ostatnio nie powiedziały Wam, w jaki sposób się poznałyśmy. Próbowałyśmy sobie dzisiaj to przypomnieć. I wychodzi na to, że poznałyśmy się na jakimś evencie. Tak. W Warszawie. W 2013 albo 2012, chyba w 2013 roku. Bo później zaprosiłam Natalię do tego, żebyśmy prowadziły wspólnie warsztaty i ty miałaś część włosową, tak. A ja prowadziłam część zapachową i też jest relacja na moim blogu, także zamieszczę Wam link. I Natalia, jak to Natalia, bardzo rzadko bywa w Warszawie i tak naprawdę my się widujemy też bardzo rzadko w związku z tym. Dzisiaj doszłyśmy do wniosku, że tak naprawdę ta średnia, jeśli chodzi o nasze spotkania, to jest raz w roku? No tak, albo w porywach do dwóch. Dokładnie. Także dzisiejszy film i też wizyta Natalii są spontaniczne, dlatego że wiecie, kiedy Natalia się do mnie odezwała, że przyjeżdża do Warszawy? Wczoraj. Zapytała się, czy mam dzisiaj czas, więc jak tylko przeczytałam jej wiadomość, to stwierdziłam, że nie mogę przepuścić tej okazji i Natalia tutaj musi się pojawić, także... Tak, powiedz jeszcze, kiedyś dowiedziałam o tym, że będziemy nagrywać. Wczoraj? Powiedziałam Ci, że wpadniesz i coś nagramy. Powiedzmy. Słuchajcie, no bo Natalia stwierdziła, że będziemy nagrywać vloga. To znaczy, tak myślałam, że będziemy. Tak. A tutaj mamy całe studio. Tak. Tak. I Natalia się dowiedziała o tym kilkanaście minut temu. Tak, tak i zostałam rzucona na głęboką wodę. Tak. Czy jesteś przerażona? Tak. Ja nie wiem, czy dostrzegasz jakąś dużą różnicę pomiędzy nagrywaniem vloga a filmu w domu? Tak, to jest takie bardziej... profesjonalne, takie bardziej poważne. No, w sensie, vlogi są luźniejsze, tak mi się wydaje. Że takie uroczyste, że się stresujesz, bo są te światła i jakbyś była w studio filmowym. No tak może być. Ja już... Sprzęt jest profesjonalny, także... Dużo tutaj tego sprzętu. Nad nami mikrofon, także no trochę, trochę tak to wygląda. Także musicie sobie teraz wyobrazić, w jakich warunkach tutaj pracujemy. Ja już wiem. Natomiast kontynuując temat, stwierdziłam, że wykorzystam Natalię. I opowiemy Wam dzisiaj trochę o włosach, a nawet nie trochę, tylko sporo, dlatego że Natalia się, tak jak powiedziałam wcześniej, zna na włosach, a Wy też często mnie pytacie o włosy, o to, jak o nie dbam, a w związku z tym, że mamy teraz zimę, to stwierdziłam, że właśnie porozmawiamy sobie o tym, czyli jak dbać o włosy zimą. I moje pierwsze pytanie, które muszę zadać, jest takie, czy Ty uważasz w ogóle, że pielęgnacja włosów zimą różni się od tej latem czy wiosną? Generalnie nie, aczkolwiek różni się drobnymi szczegółami. O włosy powinniśmy dbać przez cały rok. Ja z kolei dostrzegam coś takiego, że w lecie rzadziej suszę włosy, no bo wiem, że jak sobie wyjdę na zewnątrz, to mi zaraz wiatr je wysuszy i nie będę przeziębiona, a w zimie już niekoniecznie. Tak, zimą koniecznie musimy używać suszarek, żeby przyspieszyć suszenie i żeby się nie przeziębić. Także to jest taka zasadnicza różnica, którą dostrzegam. Tak, i teraz jak mogę coś wtrącić, to też można zrobić coś takiego, że suszymy włosy u nasady suszarką, a końcówką pozwalamy wysnąć naturalnie i to jest zdrowsze dla włosów i przy okazji przyspieszamy suszenie. A taka najważniejsza zasada, bo teraz będziemy mówić o tym, w jaki sposób dbać o te włosy zimą. Według Ciebie, to na co należy zwrócić uwagę? Tak, ogólnie zimą, tak? Nie odchodzimy od tematu suszarek. No to moim zdaniem włosy zimą bardzo mocno się elektryzują, przynajmniej moje, dlatego ja bym polecała wprowadzenie płynu do płukania tkanin, ale nie do pielęgnacji włosów, tylko po prostu radziłabym wypłukać wszystkie szale, koce i wszystkie tkaniny, z którymi mamy kontakt, swetry i tak dalej, właśnie w płynie do płukania, który działa antystatycznie i zapobiega elektryzowaniu. Masz swój ulubiony? Nie. Przypadkowy kupuję... Także to jest najważniejsza zasada Twoim zdaniem. Może nie najważniejsza, ale ważna. Najważniejsze to nawilżać i natłuszczać włosy, czyli stosować maski, olejować, no i po prostu podcinać końcówki i dbać tak jak przez cały rok, na co dzień. A jeśli chodzi o czapki?
Noszenie czapek jest też bardzo ważne, dlatego że zatrzymujemy ciepło wewnątrz organizmu, a ponadto chronimy włosy przed mroźnym powietrzem, które jest suche, wyciąga z włosów wilgoć i niszczy je w ten sposób. Włosy są suche, bardziej podatne na łamanie, no i oczywiście na elektryzowanie. Zapomniałaś właśnie dodać, że te czapki najlepiej, żeby były wykonane z naturalnych tkanin, tak? Tak, z wełny. Ja mam, słuchajcie, czapkę wełnianą, tutaj się wtrącę. Moją ulubioną, może nie będę zakładać, ale zobaczcie, jaka jest śliczna. I ty też masz. Podobne. Właśnie, dokładnie. Podobne. Mamy bardzo podobne czapki, nawet kolor, tylko mój jest bardziej ciemny, w sensie ciemno-szary. Bo twoja jest chyba starsza, może do tego. Tak, może tak być. Ona już ma kilka lat. Moja jest nowa. Także ja swoją czapeczkę bardzo, bardzo lubię, aczkolwiek ja muszę wam powiedzieć, że to jest coś, o czym ty też wspomniałaś, że dobrze, jeśli włosy są schowane w całości pod tą czapką. Tak. Żeby końcówki nie były narażone na zimno, tak? Tak, dokładnie. I na suche powietrze mroźne. A ja tak nie robię. I nie zamierzam robić. Natalia, musisz mi wybaczyć. Tak. Ale wiesz dlaczego? Bo się głupio wygląda wtedy. Tak, ale ty masz krótkie włosy, bardzo często je podcinasz, więc tutaj... Teraz nie mam krótkie, ale ogólnie to mam... Wiesz. Tak, ale jak ktoś ma długie włosy, zapuszcza je, no to lepiej, żeby je chował pod czapką, bo wtedy no, chroni te końcówki. I ty one tak są... robisz? No staram się. Powiem wam, że jak ja bym miała takie długie włosy jak Natalia, to na pewno bym nie chowała ich pod czapką, dlatego że słuchajcie, ja i tak ledwo mogę na siebie patrzeć w czapce, jak jestem. A co dopiero, gdybym miała wszystkie włosy schować? Nie, no wtedy się strasznie śmiesznie wygląda. Strasznie nie, śmiesznie się ładnie nie mówi. Ci w czapce. Ale tak jak powiedziałam, mam czapkę, także jest plus. Ale oczywiście czapka to nie wszystko, ponieważ nie wiem, czy ty chyba jeszcze o tym nie wspomniałyśmy, ale czy też masz szalik na przykład z naturalnych tkanin? Bo tak, wiecie, co zauważyłam? Że jeśli nosicie szaliki na przykład z poliestrowe, albo generalnie ze sztucznych tkanin, to one też powodują, że włosy wam się elektryzują. Tak. Zwłaszcza jeśli nie chowacie wszystkich włosów pod waszą wełnianą czapką, no bo wtedy te włosy mają kontakt z szalem, tym poliestrowym, i wtedy się bardzo elektryzują. Tak. Najlepiej wszystko wypukać, wszystkie koce, swetry, szale, czapki, pościel. I naturalne tkaniny. Tak. Cały czas będziemy o tym wspominać. Tak. Ja jeszcze jedną rzecz chciałabym dodać, a mianowicie, i o to też pytałam dzisiaj Natalii, że w Rossmanie, słuchajcie, jest taki specjalny płyn antystatyczny o nazwie Ania. Nasza koleżanka wspólna ma na imię Ania, także pozdrawiamy. I to jest taki płyn, który również może sprawić, że wasze ubrania, wasze włosy nie będą się elektryzować. Wystarczy nim spryskać wnętrze czapki. Nie wiem, czy słyszałaś o tym triku? Tak. Albo wypukać w occie, też chyba działa antystatycznie. A, to tego nie testowałam. Natomiast miałam ten płyn, ale zgubiłam, słuchajcie. Chciałam go wam pokazać. W każdym razie jest w Rossmanie, jest to tania rzecz. Pokazywałam kiedyś w mediach społecznościowych, także polecam, jeśli chcecie właśnie, żeby czapka wam nie elektryzowała włosów, tak? Tak. Ewentualnie można wymieszać z wodą płyn zwykły do płukania i też przelać do butelki z atomizerem i spryskać. A, to na tego? Przykład płaszcze wełniane, których nie można prać. Tego nie wiedziałam. Widzisz, będziemy się wymieniać tutaj różnymi teraz informacjami. Kolejna rzecz, olejowanie, tak? Tak, nawilżanie, natłuszczanie, między innymi poprzez olejowanie, poprzez nakładanie masek, takich tłustych najlepiej, bardzo nawilżających, natłuszczających, smarowanie końcówek z silikonowym olejkiem. Ja tutaj mam olejek, słuchajcie. Ja w ogóle mam kilka różnych olejków. Ten to nawet nie zobaczycie, jak się nazywa, ale to jest seria Sisley. Ja nie wiem, czy używałaś, nie. Ale niedawno w ofercie tej marki pojawiła się taka bardzo luksusowa i bogata w składniki odżywcze seria. Ja ją sobie używam, ja jej sobie używam na siłowni, w tym tego olejku. Przepięknie pachnie, no jest malutki, więc jest to zawsze fajna rzecz do noszenia ze sobą na siłownię i w podróż. Także używam olejków regularnie, chciałabym powiedzieć. Także tutaj no i masz ładne włosy. Kolejny punkt odhaczony. I mam ładne włosy i to mówi tak. Natalia, także na pewno tak jest, jeśli ty tak mówisz. Tak. Mają piękny kolor i są zdrowe, błyszczące. Bo o nie dbam, słuchajcie. Tak. Chociaż nie tak bardzo, jak powinnam, zdaniem Natalii, zimą. Krótkie włosy nie są aż tak wymagające, także. Następna rzecz, o której słyszałam, to żeby czyścić szczotki. Tak. I mam tutaj swoją ulubioną, przepraszam, że ci przerwę, różową Tangle Teaser, polecam oczywiście. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale ubrałyśmy się dzisiaj podobnie. W sensie dowiedziałam się, że Natalia też lubi różowy kolor, bo tak. O tym nie wiedziałam, ale jest to zupełny przypadek. Dobrze, także kontynuuj, bo ci przerwałam. Tak, szczotki najlepiej czyścić takim ulubionym swoim szamponem, a następnie na włosie lub na igły plastikowe w tym przypadku wystarczy nałożyć odrobinę nawilżającej, ulubionej maski na 5-10 minut, a potem to wszystko spłukujemy i zapewniam, że
poczujecie różnicę na włosach. A dlaczego trzeba częściej czyścić zimą szczotki? Czy to w ogóle? Bo szczotki elektryzują włosy i ta maska działa na to włosie antystatycznie i dzięki temu no, włosy się nie elektryzują i też są takie, no zresztą zobaczycie, jak wyczyścicie po raz pierwszy swoją szczotkę. Dobrze, także temat szczotek mamy omówiony, a teraz suszenie włosów. Jaką suszarkę należy sobie kupić? Najlepiej taką, która przede wszystkim posiada funkcję jonizacji. Taką... Czy posiadam taką suszarkę, jak myślisz? No, pewno. Słuchajcie, specjalnie zadałam to pytanie, ponieważ to jest idealny moment na to, żeby zaprezentować Wam moją ukochaną suszarkę do włosów marki Dyson. Spójrzcie, tutaj mamy kolor różowy, raczej fioletowy, albo no dobrze, taką mieszankę. W każdym razie bardzo lubię tę suszarkę. Ma oczywiście funkcję jonizacji i tak się teraz zastanawiam, bo wiecie, że ja bardzo lubię markę Dyson, ciągle to powtarzam aż do znudzenia. Czy chcielibyście, żebym zrobiła jej recenzję? Jeśli waszym zdaniem ma to sens, chcecie poznać moje zdanie na jej temat, chcecie, żebym zaprezentowała wam, jak działa, to dajcie mi proszę znać w komentarzach. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o moją suszareczkę. Polecam wam oczywiście. Ty pewnie też masz swój ulubiony model, tak? Czy masz pewnie kilka nawet? Tak. No generalnie ważne, żeby była nowej generacji, miała funkcję jonizacji, chłodny nawiew, którym możemy wygładzić włosy na koniec suszenia. No i tutaj filozofii większej nie ma. Co jeszcze, jeśli chodzi o zwierzęta, co ja mówię, zwierzęta, włosy zimą? Pewnie chronić się przed otarciami? Tak, warto włosy upinać jak najczęściej, na przykład chodząc po domu, bo bardzo często wykruszają się końcówki, łamią, rozwajają właśnie poprzez otarcia o ubrania, o zagłówki, o pasy bezpieczeństwa, także zimą szczególnie nosimy takie ciężkie, grube płaszcze i tak dalej i włosy są bardziej narażone na otarcia, więc warto je jak najczęściej spinać. Czy obowiązują jakieś specjalne fryzury do spania? Tak, kilka jest możliwości. Ja osobiście polecam fryzurę, na którą wpadłam przypadkiem i nazwałam ją, dzięki mojej czytelniczce w sumie, kok jednorożec. Jego się robi tutaj w tym miejscu, zbiera się włosy, no pokazałabym w sumie, ale może na blogu jest, na moim blogu jest cała instrukcja. A czekaj, że tak byle jak związujesz. No tak... Ja to nazywam kubką na głowie, czy to jest to samo? Nie, znaczy się coś podobnego, ale tutaj musi być te wszystkie włosy z tyłu muszą być zebrane tutaj i one wtedy następnego dnia po całej nocy nie są takie pognieciane, nie widać w ogóle różnicy we włosach, tylko one są po prostu tak pięknie uniesione i przede wszystkim chronimy włosy takim kokiem przed otarciami o poduszkę, nie przygniatamy włosów ciałem i naprawdę dłużej są zdrowe. A czekaj, to masz jakiś specjalny wpis o fryzurach na noc pewnie na swoim blogu, tak? Tak, jest tam zwykły... To podlinkuję go wam. Tak, zwykły koczek ślimak, ale on powoduje odkształcenia, natomiast kok jednorożec to on jest taki mój ulubiony. No to teraz jeszcze pielęgnacja, bo jej nie omówiłyśmy. Znaczy, o włosy zawsze należy dbać. Wy znacie moje ulubione produkty pielęgnacyjne. Po raz tysięczny pokazuję, w tym przypadku to będzie szampon marki Alterna. Uwielbiam go. Mam oczywiście też odżywkę, mam maskę i to nie jest moja jedyna maska. Mam też maskę Sisley'a, olejki itd., itd. Natomiast zakładam, że to jest ważna rzecz, pielęgnacja, tak? Tak. Czy jeszcze jakieś specjalne produkty? No bo ja używam tak, szamponu, odżywki, maski i olejków. A coś jeszcze? Możemy wdrożyć jeszcze naturalny olej przed myciem, na przykład arganowy, kokosowy. Arganowy w zależności od struktury włosa, ale to też już jest taka bardziej zaawansowana włosomaniacza wiedza i nie wiem, czy wszystkich będzie to interesowało. I jeszcze słyszałam o peelingach skóry głowy. Tak. Zaciekawiło mnie to, słuchajcie, dlatego, że przeczytałam o tym na blogu Natalii i się zdziwiłam, ponieważ chyba nigdy nie robiłam sobie peelingu głowy, także skóry głowy. Także może powiesz coś na ten temat? Skóra głowy, jeżeli się przetłuszcza, to peelingi są bardzo fajną sprawą, ponieważ oczyszczają skórę, złuszczają naskórek i oczyszczają mieszki włosowe z łoju i dzięki temu ograniczone jest przetłuszczanie. Także ja polecam peelingi chemiczne. One właśnie tak odświeżają skórę głowy, unoszą włosy. A jak często się je stosuje? W zależności od potrzeb. Czyli na przykład, jeżeli mi się codziennie przetłuszczają, może nie włosy, bo to nie włosy się przetłuszczają, tylko skóra głowy, to myślę, należałoby dodać. No to jak często mam używać takiego produktu?
tam producenci różnie zalecają, niektórzy raz na tydzień i profilaktycznie potem raz na 2 tygodnie, także wydaje mi się, że w momencie, kiedy włosy się tak bardzo mocno przytłuszczają, na pewno wiesz, kiedy bardzo się przytłuszczają, a kiedy mniej, to... Ciągle mi się przytłuszczają. No moje przytłuszczają się regularnie, ale raz na jakiś czas mam tak, że widzę, że po prostu już jest to nie do wytrzymania i wtedy właśnie nakładam peeling chemiczny i on naprawdę świetnie działa. Ogranicza przytłuszczanie i niweluje łupież, usuwa łupież. Myślę, że powiedziałyśmy już wszystko, bo tak wiecie, próbuję sobie też przypomnieć to, o czym Natalia pisała na swoim blogu. Ja Wam podlinkuję wpis właśnie na ten temat, jak dbać o włosy zimą, bo ten temat wydaje mi się ciekawy. Sama się z niego dowiedziałam kilku fajnych dla mnie rzeczy i przede wszystkim właśnie zainteresował mnie ten peeling skóry głowy, także będę musiała sobie kupić jakiś produkt. Jeśli macie jakiś sprawdzony, właśnie, to dajcie mi proszę znać w komentarzach. A ja nie byłabym sobą, gdybym w tej chwili nie zareklamowała Natalii, a raczej jej książki, którą już Wam kiedyś pokazywałam, ale zrobię to jeszcze raz, bo nie wszyscy oglądają vlogi, to po pierwsze, a po drugie oglądacie moje vlogi wybiórczo. Także jest duża szansa, że część z Was w ogóle nie widziała tej książki. Także Natalia jakiś czas temu wydała książkę. Ona jest w wersji i drukowanej, i w formie e-booka, tak? Tak. Tylko że ona jest poświęcona włosom suchym, porowatym i zniszczonym, czyli takim, jakie mamy problematycznym. My. Znaczy, jakie miałyśmy, bo tak. Mamy zadbane, ale to są tego typu włosy. I ta książka jest bardzo ładnie wydana. Jest tutaj dużo zdjęć Natalii i jej włosów. Zresztą spójrzcie na jej włosy i powiedzcie, czy nie są ładne. Ładne są Twoje włosy. Czy polecasz swoją własną książkę? Tak. Tutaj wiecie, przy okazji uczę też Natalii tego, żeby potrafiła tutaj siebie sprzedawać. Tak, jestem super, to jest moja książka. Polecam Wam bardzo, naprawdę. Dziękuję Ci oczywiście za rozmowę. Ja również. Mam nadzieję, że temat dzisiejszego filmu Wam się spodobał. Przypominam, że jak zwykle w opisie pod filmem znajdziecie linki do wszystkich rzeczy, które Wam dzisiaj pokazywałam. Do tych wpisów, o których wspominałyśmy z Natalią, do bloga Natalii oczywiście, do książki. Zachęcam oczywiście do tego, żebyście odwiedzili bloga Natalii, ponieważ ona ma naprawdę ogromną wiedzę na temat włosów. Myślę, że masz taką wiedzę, jeśli nie większą, jaką ja mam na temat zapachów. Tak? Myślę, że tak. Pasjonatki. Dokładnie. Także między innymi to nas łączy, oprócz upodobania do koloru różowego. I kotów. O właśnie, jeszcze koty, koty. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Ja również. Natalia. I co? Bardzo Wam dziękuję też za uwagę i poświęcony czas. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do klikania kciuków w górę, jeśli film Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym filmie. Zakręcałam się w zdaniach niektórych. Mam scenariusz. Mhm. Myślę sobie, jak nie powiem tego, co mam tutaj w scenariuszu, to zaraz mi wszystko runie, bo mam ADHD. Mhm. I właśnie to jest mój problem.